Biopaliwa, źródła geotermalne, farmy wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne. To energia jutra. Projektuj obiekty tworząc ekoenergię. Doradza innym, jak korzystać z naturalnych zasobów. Projektuj rozwiązania, które opierają się na sztucznej inteligencji. Spróbuj zastąpić beton bioróżnorodnością. Zaplanuj przestrzeń, która Ciebie otacza. Twórz energię przyszłości i pomóż ocalić planetę. Zapraszamy zatem na Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić ofertę edukacyjną Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Jest to wydział o charakterze, jak widać, inżynieryjnym, przy czym u nas łączymy technikę i środowisko z praktyką. Prezentujemy 7 nowoczesnych kierunków studiów. Są to kierunki interdyscyplinarne, takie jak inżynieria środowiska, ekoenergetyka, inżynieria rolnicza, informatyka stosowana, inżynieria i gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna i nasz najnowszy kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny. Kierunek ekoenergetyka. Studia na tym kierunku wpisują się w głęboką, proekologiczną przebudowę gospodarki Unii Europejskiej. Europejski Zielony Ład to nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz stać się w ciągu 3 dekad pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie. Każda osoba kończąca kierunek ekoenergetyka może przyczynić się do promowania i być lokalnym liderem w zakresie odnawialnych źródeł energii. Na kierunku ekoenergetyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące technologii przetwarzania biomasy na biopaliwa ciekłe i gazowe oraz konwersji biomasy w celu produkcji energii cieplnej i elektrycznej, przetwarzania materiałów odpadowych i upraw na cele ekoenergetyczne, projektowania technologii pozyskiwania biogazu, technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych, projektowania eksploatacji farm wiatrowych oraz projektowania eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Perspektywy po studiach to możliwość zatrudnienia w zarządzaniu instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii, doradztwo ekoenergetyczne, uprawa roślin energetycznych, produkcja paliw z biomasy, prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz możliwe zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie ochrony środowiska. Na kierunku ekoenergetyka studia realizowane są na 2 stopniach. Są to studia inżynierskie i magisterskie oraz w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Jeżeli chodzi o rekrutację, to przedmioty kierunkowe to biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia i matematyka. Progi punktowe 30 punktów dla studiów stacjonarnych, zaś limit miejsc to 60 osób. Kolejnym kierunkiem na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej jest kierunek gospodarka przestrzenna. Studia na gospodarce przestrzennej to szansa na doskonałą znajomość oprogramowania graficznego, GIS i geodezyjnego, czyli takich aplikacji jak np. AutoCAD, ArcGIS, PIX4D czy SeaGeo. Zdobycie szerokiej wiedzy na temat środowiska i zagadnień technicznych. Studia na gospodarce przestrzennej pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu techniczno-środowiskowo-społecznego. Ponadto dają możliwość uczestnictwa w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+, zaangażowania w badania realizowane na Wydziale i uczestniczenia w projektach Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej. Na kierunku gospodarka przestrzenna zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące przygotowania dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych oraz opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, projektów z zakresu planowania przestrzennego, urządzania obszarów wiejskich, urbanistyki, opracowań środowiskowych, geodezyjnych, kartograficznych, informatycznych, systemów informacji przestrzennej i wielu innych, zasad racjonalnego zagospodarowania terenu i zrównoważonego kształtowania przestrzeni, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu kształtowania terenów, ekologii i ekonomii, w końcu realizacji projektów unijnych, dziedzictwa kulturowego i innych dziedzin w nawiązaniu do aspektów społecznych. Jeżeli chodzi o perspektywy zatrudnienia po studiach, to absolwenci będą przygotowani do pracy w pracowniach planistycznych i urbanistycznych, biurach projektowych, administracji rządowej i samorządowej, urzędach gminnych, starostwach, urzędach wojewódzkich, w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska. Zatrudnienie będzie można także znaleźć w agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i innych firmach prywatnych.
Studia na kierunku gospodarka przestrzenna realizowane są również dwustopniowo na studiach licencjackich i studiach magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Jeżeli chodzi o rekrutację, to przedmioty kierunkowe to przede wszystkim geografia, biologia, chemia, informatyka, fizyka z astronomią i matematyka. Progi punktowe to 30 punktów dla studiów stacjonarnych, limit miejsc to 60 osób na studia pierwszego stopnia i 45 na studia drugiego stopnia, przy czym na studiach drugiego stopnia wymagane jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, ale także architektura krajobrazu, ochrona środowiska lub pokrewnych. Kolejny kierunek studiów to najnowszy kierunek studiów realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Jest to kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny. To pierwszy taki kierunek w Polsce, innowacyjny, który powstał w ramach projektu Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz innowacyjnej Wielkopolski. Interdyscyplinarna wiedza absolwentów oparta jest przede wszystkim na nowoczesnym nauczaniu z wykorzystaniem m.in. laboratorium dronowego i laboratorium komputerowego. Nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie umożliwia przeprowadzenie wielu różnych analiz na podstawie przestrzennych danych teledetekcyjnych, a ponad 60% materiału dydaktycznego realizowane jest w ramach przedmiotów kierunkowych i praktycznych. Na kierunku geotechnologii, hydrotechnika, transport wodny zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące wykorzystania narzędzi geotechnologicznych, m.in. dronów, w działaniach inwestycyjnych i wykonawstwie związanym z budownictwem hydrotechnicznym i transportem wodnym, inwentaryzacji, budowie i modernizacji obiektów hydrotechnicznych oraz modelowaniu sieci rzecznej, wieloaspektowym wspomaganiu procesu projektowego z wykorzystaniem takich narzędzi jak AutoCAD, ArcGIS, Python czy Hydrus, pilotażu drona i UAV w los z licencją pilota na dodatkowym kursie dla najlepszych studentów. Jeżeli chodzi o perspektywy zatrudnienia po studiach, to ukończenie kierunku daje możliwość ubiegania się o zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjna, hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana. Wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące danych przestrzennych dają możliwość zatrudnienia zarówno w różnego rodzaju instytucjach czy administracji, jak i firmach pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących takie dane w procesie przygotowania materiałów wyjściowych do projektowania, zarządzania i różnego rodzaju analizach. Studia na kierunku geotechnologii, hydrotechnika i transport wodny realizowane są w tej chwili jednostopniowo na studiach inżynierskich, które trwają 3,5 roku. Przedmioty kierunkowe uwzględniane w trakcie rekrutacji to przede wszystkim chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka i matematyka. Próg punktowy wynosi 30, natomiast limit miejsc to 40 osób. Kolejny nasz kierunek to inżynieria rolnicza. Dzięki szerokiej współpracy Wydziału ze światowymi liderami rynku maszyn rolniczych, absolwent tego kierunku nabędzie szeroką wiedzę, umiejętności praktyczne i kontakty z przyszłymi pracodawcami. Nabywane w trakcie studiów wysokie kompetencje są doceniane przez przyszłych pracodawców, co owocuje możliwościami zatrudnienia już w trakcie trwania studiów. Na kierunku inżynieria rolnicza zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące najnowszej techniki stosowanej w rolnictwie, włączając to automatykę, mechatronikę i teleinformatykę, organizacji i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji rolniczej oraz technologii wytwarzania energii z biomateriałów. Perspektywy po studiach absolwentów inżynierii rolniczej to przede wszystkim menadżer sprzedaży i marketingu maszyn rolniczych, inżynier serwisu technicznego i technologicznego, zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych, administracja państwowa i samorządowa, a także lider innowacyjności w sektorze maszyn rolniczych i ich serwisu technicznego. Jeżeli chodzi o tryby i stopnie studiów, to również są to studia dwustopniowe, inżynierskie i magisterskie. Rekrutacja. Przedmioty kierunkowe to przede wszystkim biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka i matematyka. Próg punktowy to 30 punktów dla studiów stacjonarnych, natomiast limit miejsc to 30 osób na studiach pierwszego stopnia. Kolejny nasz kierunek to inżynieria środowiska. Studia na kierunku inżynieria środowiska oparte są na autorskim, unikalnym programie kształcenia. Stanowi on połączenie przedmiotów przyrodniczych i technicznych i pozwala na zdobycie uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnień inżynierii hydrotechnicznej oraz uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.
Praktyki zawodowe pozwalają na zdobywanie doświadczenia i nawiązywanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami. Na kierunku inżyniera środowiska zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące systemów i urządzeń nawadniających i odwadniających, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, urządzeń i budowli i zbiorników wodnych, składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i rekultywacji terenu, instalacji wewnętrznych budynków, w tym sanitarnej, wentylacyjnej i gazowej, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą, kształtowania zasobów wodnych i zwiększania retencji oraz wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane i komunikacyjne. Perspektywy zatrudnienia po kierunku inżyniera środowiska. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie przede wszystkim w biurach projektowych, urządzeń i systemów wodnych i melioracyjnych, przedsiębiorstwach wykonawczych, budowlanych i instalacyjnych, w branży usług komunalnych, czyli zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dalej w firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się zagospodarowaniem wód deszczowych, odpadów i rekultywacją terenów. W przedsiębiorstwach produkcji i obrotu materiałów budowlanymi i instalacyjnymi oraz w administracji i w ośrodkach badań i kontroli środowiska oraz instytucjach zarządzających urządzeniami melioracyjnymi i wodnymi. Studia na kierunku inżynieria środowiska realizowane są na dwóch stopniach, na stopniu inżynierskim i magisterskim oraz w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Przedmioty uwzględniane w trakcie rekrutacji to biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia i matematyka. Jeżeli chodzi o progi punktowe, to 30 punktów dla studiów stacjonarnych, natomiast limit miejsc to 60 osób. Kolejnym kierunkiem prowadzonym na naszym wydziale jest informatyka stosowana. Jest to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący oryginalne połączenie informatyki z różnymi gałęziami gospodarki. Dzięki podstawom wiedzy z dziedzin nauk podstawowych i praktycznym umiejętnościom inżynierskim, absolwenci tego kierunku doskonale rozumieją rzeczywistość gospodarczą, przez co kreatywnie potrafią wykorzystywać zdobytą na studiach wiedzę informatyczną. Ponadto nasi studenci mają możliwość aplikowania na dedykowane staże dla firm, gdzie nabyte kompetencje są wykorzystywane w praktyce. Na kierunku informatyka stosowana zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące nauk podstawowych, obejmujących zagadnienia ogólne, z matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz innych pokrewnych dziedzin jako podstaw do rozumienia praktycznego stosowania informatyki. Doskonałego rozumienia rzeczywistości gospodarczej, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspierających działalność biznesową. Stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na wspomaganie złożonych procesów produkcji. Perspektywy zatrudnienia po studiach informatyka stosowana. Istnieje możliwość zatrudnienia jako członkowie zespołów realizujących różne projekty z pogranicza informatyki i szeroko rozumianej inżynierii, jako administratorzy sieci komputerowych, programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych. Twórcy i administratorzy baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. W końcu specjaliści informatyczni od technologii multimedialnych i cyfrowej obróbki graficznej wykorzystującej sztuczną inteligencję. Studia na kierunku informatyka stosowana realizowane są dwustopniowo na stopniu inżynierskim i magisterskim oraz w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Jeżeli chodzi o rekrutację, to przedmioty kierunkowe to biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka i matematyka. Próg punktowy wynosi 30 punktów dla studiów stacjonarnych, natomiast limit miejsc to 30 osób. I wreszcie kierunek inżynieria i gospodarka wodna. Kształcenie na tym kierunku jest przede wszystkim odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących sprostać wymogowi dostosowania gospodarki wodnej kraju do warunków zmieniającego się klimatu. W obliczu ubogich zasobów wodnych Polski właściwe, racjonalne zarządzanie nimi jest działaniem priorytetowym, wymagającym stosowania rozmaitych rozwiązań w sferze małej i dużej retencji, zagospodarowania wód opadowych, a także dobrych praktyk gospodarowania wodą w skali lokalnej. Na kierunku inżynieria i gospodarka wodna zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące m.in. hydrologii i gospodarki wodnej jako podstaw wiedzy o zarządzaniu zasobami wodnymi, inżynierii rzecznej i budownictwa wodnego, technicznych i nietechnicznych możliwości właściwego kształtowania zasobów wodnych, sposobów zmniejszania negatywnych skutków zmian klimatycznych w obszarze gospodarki wodnej oraz przeciwdziałania, ochrony i zmniejszaniu oddziaływania zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie i susze. Perspektywy zatrudnienia po studiach to przede wszystkim możliwość ubiegania się o uprawnienia specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, możliwość ubiegania się o uprawnienia specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,
Ponadto absolwenci kierunku z powodzeniem mogą szukać zatrudnienia w biurach projektowych urządzeń i zbiorników retencyjnych, budowli i systemów wodnych oraz firmach i przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących inwestycje w infrastrukturze wodnej i melioracyjnej. Ponadto w administracji i zarządzach instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie zasobów wodnych, takich jak na przykład Wody Polskie. Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna realizowane są w trybie stacjonarnym, przy czym na dwóch stopniach, stopniu inżynierskim i stopniu magisterskim. Przedmioty kierunkowo uwzględniane w trakcie rekrutacji to biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia i matematyka. Próg punktowy to 30 punktów dla studiów stacjonarnych, natomiast limit miejsc to 40 osób. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej oferty dydaktycznej i serdecznie zapraszamy do studia na naszych kierunkach.